bardzo dużo osób w naszym społeczeństwie uważa temat nowotworów, nowotworów u dzieci na temat tabu. Rodzic jako rodzic jest zagubiony, dziecko jest zagubione i rodzic wstawia siebie w pozycji tej, że on musi pomóc dziecku, a jak się okazuje, to rodzic też musi sam sobie pomóc. My znamy rodziny, które się po leczeniu rozpadały. Znamy tych ludzi, bo przecież rozmawiamy ze sobą. Rozpadali się dlatego, że brakło tego wsparcia. Dziecko wychodziło z choroby, a rodzina się rozsypywała. Nie ma wsparcia, nie ma tych instytucjonalnych rozwiązań, które by nam pomagały. Na stronie Fundacji Iskierka jest coś takiego jak onkoporadnik w przystępnej formie. Nie trzeba z nikim rozmawiać, nie trzeba zadawać pytania, można po prostu słuchać. Słuchać i znaleźć tam odpowiedzi na te wszystkie praktycznie pytania, które kłębią nam się w głowie, które sami sobie zadajemy, a boimy się o nich powiedzieć, bo tak często jest na początku. Moim zdaniem to jest naprawdę wspaniała rzecz, że można zobaczyć coś takiego na YouTubie, obejrzeć sobie, porównać sytuację z innymi rodzinami, z innymi sytuacjami i przede wszystkim jak sobie poradzić w takiej sytuacji, gdzie spotka nas naprawdę taka katastrofa w życiu. Onkoporadnik tak naprawdę daje szeroki wachlarz możliwości. To jest jak gdyby konsekwencja pomysłów, które wcześniej się pojawiały. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogło się zdarzyć wszystkim tym, którzy tej wiedzy potrzebują. Rodzicom, którzy teraz mierzą się z tym problemem, czyli sytuacją, w której ich pociechy zaczynają chorować nowotworowo. Onkoporadnik jest fajnie zrobiony, bo można go i w nocy wysłuchać nawet. Nie trzeba go oglądać, bo można się w niego słuchać, założyć słuchawki i pomyśleć. Co można zrobić dla siebie i dla dziecka lepiej, żeby przejść tą chorobę lepiej? To jest potrzebne, bo człowiek jest tak zagubiony i tak nieszczęśliwy, jak trafia, że nie wie co, bombardowany tymi informacjami medycznymi, nie wiadomo o co chodzi i gdzie na dobrą sprawę szukać pomocy. A w tym momencie, kiedy mamy już onkoporadnik, możemy już na starcie dowiedzieć się, jak mamy rozmawiać z dzieckiem, jak mamy rozmawiać z rodziną, że nie jest to coś, czego trzeba się wstydzić. Ja na przykład zobaczyłem, że nie zostaję z tym sam, że jest ktoś, kto naprawdę szczerze, otwarcie może mi w tym wszystkim pomóc. Przecież rodzina to nie tylko to dziecko, to także rodzice, to także rodzeństwo, to różne psychiki w każdej rodzinie, które sobie albo poradzą, albo nie z daną sytuacją. Mając taki onkoporadnik, to każdy potrafi się znaleźć, znajdzie dla siebie, czyli tą poradę psychologiczną, czy poradę, jak trafiać do dziecka, jak się znaleźć w tej sytuacji, jak rozmawiać ze sobą, rozmawiać z lekarzami, o co pytać, bo to jest też ważne, jak to ma wyglądać. Dla mnie osobiście dramatem było, jak się dowiedziałam, że ta choroba będzie leczona przez 5 lat. To był dramat. A w tej chwili, mając taki zasób, doświadczenie, szukamy innych, mając taki poradnik, to my już wiemy, że spokojnie, krok po kroku. Nie ma co się bać. To jest choroba, którą się leczy. Trzeba po prostu stanąć z tym wszystkim jak równy z równym i, że tak powiem, wziąć byka za rogi. W tym wszystkim pomoże onkoporadnik. Zapraszam Was do drugiej serii Onkoporadnika. W kolejnych odcinkach odpowiem na wszystkie pytania, na które nie udzieliłam odpowiedzi w pierwszej serii. Pojawią się nowe treści, poznacie nowych rodziców, którzy pokażą Wam, opowiedzą Wam, że choroba nowotworowa może być też źródłem zmiany, może być źródłem inspiracji. Opowiedzą o swoich doświadczeniach, o tym, co może być pomocne, żeby przez nią przejść. Jesteśmy w stałym miejscu na kanale YouTube Fundacji Iskierka. Znajdziecie nas też na Spotify. Onkoporadnik, zapraszam.